Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale na kanale z Epickie bitwy. Tym razem jest to powtórka od Bennetta, jeżeli dobrze czytam. Benic, jakoś tak. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale na kanale z Epickie bitwy. Razem jest to powtórka od gracza Bennett, jeżeli dobrze czytam, na AMX 13 105, który, jak sama nazwa wskazuje, ma 105 i 3 pociski w magazynku. Widzę, że Bennett grasz na bogato, bo na goldzie... A nie, to jest gold, to są zwykłe, sorry. Na zwykłych jest przybicie 234, 390 uszkodzeń, na goldzie są to samo uszkodzenie, natomiast 280 uszkodzeń. Widzę, że też jeździsz na mocnej kawie. Swoją drogą jeszcze będzie powtórka na MX-ie 13.75, o ile dobrze pamiętam, i na SEDESie. I teraz już, z tego co pamiętam, nie będzie powtórek od Jasińskiego, tylko od kogo innego. Tak co drogą, widzę, Bennett, że grasz nie w klanie, także zapraszam cię do klanu BWD. Jak jesteś zainteresowany, to napisz do AREK 21 podłoga 2000, AREK podłoga 21 podłoga 2002, o ile dobrze pamiętam, nick. Do dowódcy BWD, w skrócie. Jeżeli szukasz klanu, to zapraszam cię do tamtego klanu. Został jeden pocisk, no widzę, że Bennett przeładowuje. I to jest pierwsza powtórka, którą dostałem na maila. Jedna z nielicznych. Znaczy jedyna, można by powiedzieć, że jedyna powtórka, którą dostałem na maila od was. Zaczyna mi gardło siadać. Nagrałem sporo powtórek w międzyczasie. Tylko że mam gości teraz. Czyli moja siostra z dzieciakami przyjechała i niestety nie mogę nagrywać w trakcie dnia, jak oni są, a teraz że wyjechali i mam chatę wolną, to mogę sobie nagrać. Przepraszam. Widzicie, że będzie atak na Skorpiona G. Chociaż nie wiadomo, gdzie jest jeszcze Jagoda. Lodówka w skrócie. I nie wiem, dlaczego mi nie działają enemy spotted status mod. Czyli w tabeli tutaj powinno być jeszcze szerówki. Tu, koło nazw czołgów. O, to było 2 Skorpiony G. O, myślałem, że 1. Zaczyna mi gadać. Może mi się uda jeszcze nagrać powtórkę z gościem, ale jako, że nie dostałem... O, Sheridan. Na trollu. Właśnie ja mam tego Sheridana, także... Chociaż z tego co słyszałem, Sheridan jest najgorszym lightem 10 poziomu. Tak... Słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. O, z pożarkiem. Czy gościu się zjara? Tak, chyba się spali. Nie, nie spalił się. Gościu nam ukradł. Gdyby nie strzał od T55A, to byśmy mieli pierwszego fraga na koncie. Swoją drogą, jeżeli macie powtórki do Epickich bitew, czy do Pogrzeszek Pływa, czy do powtórek z War Thundera, czy do Epickich bitew z War Thundera, możecie mi wysyłać na maila, który jest w opisie. Zresztą tak samo link jest w opisie. Chociaż mamy 1500 po spocie i 2300. Mister, naucz się czytać. 243 własnych obrażeń. Ja tutaj na miejscu... Znaczy ja bym założył się, że zagrał źle. Ponieważ bym po prostu pojechał na... pod miasto i tam nawalał. 105. Myślałem, że to nie wejdzie. Tak jak już wspomniałem wcześniej, widzę, że Bennett grasz na racjach żywnościowych, tylko nie wiem jak ze 105, czy ona się pali, czy lubi się zajarać, czy nie, bo nie mam 105, mam 90, w sensie AMX 13.90. No, boczkiem ten Carnaval AX, czy to jest chyba ta premka, o ile pamiętam. No już myślałem, że będzie kolejny strzał w Carnawała. Jagoda bokiem. No już mamy prawie 4,5 tysiąca obrażeń, także spoko wynik. 4900 po spocie. I fioletowe WN8. Experience damage. Nie pamiętam co to znaczyło. Bo mamy już 3000 bez jednego. O! Lol. No tak się przez chwilę zastanawiam, po co strzelasz w krzaki, skoro tam mam pokazane to, że mi nagrywa. Mam napisane, że recording. Więc nie widzę co jest w tamtym rogu minimapy. Na K0 nie widzę co jest, bo mi pokazuje, zasłania mi to. Lecimy na miasto teraz chyba. O, T55A jest na dobicie. Tak swoją drogą, jeżeli chcecie możecie się napisać, pochwalić w komentarzu, jak wam idą misje. Pierwszy i drugi front. Znaczy pierwsza i druga kampania, o to mi chodzi. Czy macie też obiekta tego 10 tiru w obu kampaniach? Czy nie macie? Czy macie? Czy nie macie? No ja na przykład miałem sztuga i T28 HTC. Każdy mówi, że obiekt jest słaby, natomiast moim zdaniem, znaczy jak obiekt też T28 HTC, o ile dobrze pamiętam. No ten Tedek, no. T55A jeszcze nie mam. Natomiast grałem kilka bitew sztuki, M4, jak to już dawno. I on jest tragiczny po prostu, więc go sprzedałem. Zostawię sobie tego, ten następny pojazd. A nie mam nawet tego, jak to się nazywa, Excalibur? No tego TDK 6 poziomu papierowego w nowym sezonie. Tych misji osobistych. Więc misji osobistych tak naprawdę nie zacząłem w ogóle. I tak jak wam się chce, możecie też napisać, które misje są łatwiejsze według was. Czy ten pierwszy, czy drugi front. No, zostały dwa pociski zwykłe. Ding dong, niestety. No, obiekt 268, znaczy 432, 430 wersja druga. Ma już 4 fragi, więc jest dość niebezpieczny. Musimy sprawdzić, czy mi audio nagrywa. Dlatego, że nie mam podpiętego drugiego monitora, a normalnie mam drugi monitor. No, krytyczny. Już myślałem, że będzie, że Bennett wyłapiesz od obiekta. Ostatnio sobie zaczynam ekspić Batchata 25T, 10, bo mam to środkowe działo, nie to najlepsze, ani nie to stokowe. Zaczyna mi gardło siadać. Kłaczek. Wyjazd na Skorpiona G, on może być przycelowany w tą stronę, a nie, jednak nie jest. Skorpion G, czy tak swoją drogą bardzo fajny pojazd. O, nie trafił. Słabe losowanie. Ale łącznie 1113 obrażeń. No, obiekt 261 już strzelił. Zobaczymy, czy będzie wyciąg, bo nie wiem, czy kolega zostanie sam. Dwa pojazdy są na dobicie. Znaczy, w sensie jeden jest na dobicie, drugi jest na dwa pociski z magazynka, bo znajdziecie nie polsuje obrażeń. Pytanie, czy Skorpion tu się patrzy. No to było ryzykowne, bo Skorpion mógł się patrzeć w tą stronę. Zostało 10 pocisków. Już mamy 12 tysięcy WN8 w zaokrągleniu. Wiem, że obiekt 252u był na 2 strzały, czyli potocznie Defender. Nie wiem jak z CDC-kiem i drugim Skorpionem G. A Art to jest też chyba na 2 strzały z magazynka. Bo jeszcze raz, ile my zajadajemy na strzał? Z pocisku? 390. I swoją drogą zacząłem się ostatnio zastanawiać, czy opłaca się wozić HE-ki na magazynkach. Czy jakieś dwa magazynki na HE-ków. Nie wiem, czy francuskie lekkie od 6 do 10 mają tak samo jak wcześniej, czyli miał 30 chyba coś pocisków, 36 chyba. Wcześniej miał, wtedy tak na fullu. No to nie wydoimy go. No, poszkodzona amunicja. Czyli obiekt i CDC są, jesteśmy w stanie zdjąć ich na magazynach. Nie wiem dlaczego mnie wod zaczął mulić teraz. CDC i obiekty jesteśmy w stanie zdjąć na magazynek, chyba że nam dzik powoli pomoże. Drobna literówka. Nie wiem dlaczego Skorpion jest niewykryty i nie wiem dlaczego mi sobie jakiś czas wod przymula. Czekajcie, zrobimy cięcie.